Wszyscy ci, którzy 6 grudnia po południu przyszli na Chrzanowski Rynek, nie mogli narzekać na brak atrakcji. Od rana sporo się tu działo ze sprawą chrzanowskiego jarmarku bożonarodzeniowego. Gdy zapadł zmrok, również nie zabrakło ciekawych wydarzeń. Przede wszystkim symbolicznie nagradzano tych, którzy przynosili plastikowe zakrętki i wrzucali je do zakrętkowego Mikołaja. Moksir przekaże je potem rodzicom chorego 2-letniego Dominika, a dochód ze sprzedaży zakrętek będzie przeznaczony na leczenie chłopca. Chętnych do wsparcia tej akcji nie brakowało. Zakrętki przynosili mali i duzi. Bogna i Artur także dostarczyli ogromny wór zakrętek, które od dłuższego czasu zbierała mama dziewczyny. Jak stwierdzili, niewiele potrzeba, by pomóc innym. Uważam, że takim osobom, które są zwłaszcza w potrzebie w jakiejś większej, warto pomagać na przykład w taki dość moim zdaniem symboliczny sposób, jak na przykład zbieranie zakrętek, tak? Bo to nie wymaga jakiegoś, powiedzmy, wkładu finansowego, tylko po prostu wystarczy je zbierać, tak? To może robić każdy. Chcieli zakrętkę od butelki i przechowywać. Jak jest akcja, zanieść i pomóc komuś, kto jest w potrzebie. Symboliczną nagrodę był chlebek świąteczny. Rozumiem, że dla mamy. Oczywiście. Oczywiście. Nie zjecie po drodze. Może i zostawimy kawałek. Każdy, kto we wtorkowe popołudnie wsparł tę akcję, otrzymywał gorący świąteczny chlebek, pełen przypraw i aromatów. Kolejka po odbiór chlebów była momentami długa, ale warto było czekać i, co ważne, wesprzeć akcję. Jesteśmy bardzo mile zaskoczeni, naprawdę bardzo mile zaskoczeni, bo już od południa obserwowaliśmy, że nie zdążyliśmy jeszcze naszego zakrętkowego Mikołaja jak gdyby udostępnić, a już osoby przynosiły dużo zakrętek, już kilka worków mamy na ten czas, na dzisiaj zgromadzonych. Cała akcja będzie trwała przez czas trwania jarmarku bożonarodzeniowego. To też zachęcamy dalej, bo poprzez to, że zbieramy zakrętki, że je tutaj dostarczamy, pomagamy Dominikowi, a to jest chyba najważniejsze. Święty Mikołaj pomagał, więc starajmy się wszyscy pomagać. Goszczący wtedy na rynku byli świadkami widowisk mikołajowych. Przy dźwiękach muzyki szczudlarze w strojach Mikołajów w postaci świętych i nie tylko wyruszyli w podróż po rynku. Towarzyszyły temu przemarszowi zimne ognie, które raz po raz rozświetlały mrok. Ponadto zebrani mogli zobaczyć pokaz tańca z ogniem. Wszystko to robiło wrażenie na zebranych, w tym na dzieciach, dla których była to kolejna atrakcja mikołajowa. Na koniec, przy wsparciu uczestników przedstawienia, rozświetlono miejską choinkę. 3, 2, 1 i... Proszę Państwa, jakże cudowny, zaczarowany jestem nasz chrzanowski rynek. Rozświetliliśmy rynek pięknie, więc już sceneria Bożego Narodzenia, mamy nadzieję, że się dopełniła i czujemy już tą atmosferę. Wieczorem w pobliskim kościele świętego Mikołaja odprawiono także odpustową mszę świętą, w której uczestniczyli samorządowcy i mieszkańcy miasta.